No i przed nami ćwierćfinał Pucharu Polski. Mamy wyjazdowy mecz z Pogonią Szczecin. Będzie to naprawdę ciekawe spotkanie, ponieważ Pogoń jest na miejscu czwartym. My jesteśmy liderem PKO Bank Polski Ekstraklasy, no ale wiadomo, że Puchar zawsze rządzi się swoimi prawami i tutaj kto przegrywa, ten odpada. No i tak prezentują się wszystkie ćwierćfinały Pucharu Polski. Pierwszoligowa Brookbet Termalika zagra z pierwszoligową Lechią Gdańsk. GKS Tychy u siebie podejmie Ruch Chorzów. Pogoń zagra z Rakowem, a Wisła Kraków z LKS-em Łódź. No i tak wyglądają obie jedenastki w tym ćwierćfinale Pucharu Polski. Jeśli chodzi o Pogoń Szczecin, to w bramce Stypica, dalej Cech, Lączar, Malec, Leo Borges, Ulwesztad, Gamboa, Kurzawa, Biczachczyan, Fornalczyk i Luka Zachowicz. Na skład Rakowa to w bramce Kowace, Wiś, dalej Rakowitan, Arsenić, Sfarnas, Tudor, Lederman, Drachal, Plavsić, Crnac, Zwoliński i Jeboa. Widzimy bardzo dobrą formę Pogoń Szczecin. No a to już nasze ustawienie, troszeczkę zmienione, widzimy rozrzucone skrzydła. No i jedziemy z tym spotkaniem. Już Pogoń przy piłce. Ulwesztad do Cecha. Szukał Kurzawy, ale przejmuje to Drachal. Sfarnas. Spokojnie rozgrywamy tę piłkę. Arsenić na prawe skrzydło do Tudora. Jest już Ante Crnac, który zabiera się tutaj z piłką. Do środka troszkę schodzi Tudor. Ależ zobaczmy, Lederman, i to jest 1-0 dla Rakowa, choć sędzia ma wątpliwości. I obrońcy Pogoni też protestują, że był tu spalony. No i był spalony, niestety. Przy strzale był spalony. Plavsić w pole karne na Crnaca. Gamboa wybija. Jest jeszcze Ben Lederman. Do tyłu do Rakowitana. Lederman, prawe skrzydło Tudor. Podwojone krycie. Tudor, dośrodkowanie w pole karne. Łukasz Zwoliński. I teraz już na pewno nie było spalonego. 13. minuta spotkania. Raków obejmuje prowadzenie z Pogonią Szczecin. Ależ takie przeszywające podanie Frana Tudora do Łukasza Zwolińskiego, no, który musiał być w tym polu karnym i był. Rzut wolny dla Pogoni. Kurzawa broni Wladan Kowacewicz. Oddał tu gospodarze. Cech do Biczachczyana, jest Ulwesztad. Lączar. Krótko z Cechem. Teraz Kurzawa. Znów Lączar. Malec do Leo Borgesa. Leo Borges chce iść lewym skrzydłem. Do Fornalczyka. Dośrodkowanie. Kurzawa. Poprzeczka. No i wybija piłkę Stypica. Cech do Kurzawy i znów Stypica. 36. minuta spotkania. Cały czas prowadzimy z Pogonią 1-0. Malec. Leo Borges. Gamboa. Malec. Widzimy, grają w trójkącie zawodnicy Pogoni. No ale nie przesuwają się do przodu. Zamknięte tutaj drogi. I opcja ataku. Fornalczyk. Zobaczmy, i przejmuje piłkę Raków. Tudor. Arsenić. Szanują piłkę obie ekipy. Drachal do Plavsicia. Plavsić, Zwoliński, Jeboa, zobaczmy, i to jest 2-0. Zwoliński asysta i John Jeboa wykańcza tę akcję. 37. minuta, Raków 2, Pogoń 0. Bardzo ładna, składna akcja. Zwoliński tu asysta z pierwszej piłki.
No i do przerwy prowadzimy w ćwierćfinale Pucharu Polski z Pogonią Szczecin 2-0. Mimo że w drugiej minucie gol Bena Ledermana nie został zaliczony, bo był spalony, no to potem Zwoliński i Jeboa strzelają te bramki. Mecz wyrównany, obie ekipy szanują piłkę, posiadają piłki 48-52 na naszą korzyść. No zobaczymy, co przyniesie druga połowa. 45 minut dzieli nas od tego, żeby być w półfinale Pucharu Polski. Kowacewicz od bramki. Przejmują piłkę gospodarza, ale był tu jeszcze Ben Lederman. Rakowita. Na boisku pojawił się Ivi Lopez po bardzo, bardzo długiej kontuzji. Daje mu 45 minut na to, żeby się rozegrał. Przy dobrym wyniku Cernac. Plavsić. Zobaczmy Soresku. Zabrakło tutaj tylko strzału w tej akcji. Ale rusza już szybko Pogoń. Biczachcian. Do Fornalczyka na lewe skrzydło. Co wymyśli ten zawodnik? Podaje do Leo Borgesa. Fornalczyk w polu karnym. Dośrodkowanie Kurzawa i to jest gol kontaktowy dla Pogoni. W 47 minucie. Szybko. Rzut rożny dla gospodarzy. Kurzawa. Był tam Lączar, ale wybita ta piłka przez zawodników Rakowa. Gamboa. Niedokładnie podaje i rusza teraz z kontrą Raków. Soresku. Ależ zbyt łatwo traci piłkę. I w drugą stronę jedziemy. Kurzawa, Leo Borges. Malec, ale spokojnie rozgrywa tę piłkę Pogoń. Lączar. Do Malca. Jest Gamboa na lewym skrzydle, znów Fornalczyk do Biczachciana, pole karne i mamy 2-2. Przy piłce cały czas Pogoń, Cech. Podaje do Ulvestada. Pole karne, Biczachcian, broni Kowacewicz. Rzut rożny dla Rakowa. 82 minuta. Aha. Rzut rożny dla Pogoni. Kurzawa. Arsenić jest Koczergin. Wybija tę piłkę daleko, ale przyjmują zawodnicy Pogoni. Smoliński do Ramiro. Smoliński, Przyborek. Przyborek wchodzi w pole karne. Biczachcian broni Kowacewicz. Jeszcze stały fragment gry dla gospodarzy. Kurzawa i Kowacewicz. Wybija daleko tę piłkę. Na nikogo. Stracona za darmo po prostu piłka oddana Pogoni. Ramiro, Kurzawa, Ulvestad. Znów Kurzawa aktywny w tych ostatnich minutach. Stipica. No, zobaczmy teraz Przyborek, jak się podłączył do tej akcji. Biczachcian, Smoliński. Przyborek na lewym skrzydle, niekryty Leo Borges. No i czy któryś z zawodników Rakowa tam podbiegnie? Przyborek. Biczachcian potrafi uderzyć, niestety. 87 minuta i 3-2 dla Pogoni. Rzut rożny dla Rakowa. Plavsić. Biczachcian. Stevie Lopez. Rakowitan. Sfarnas. Podanie do Soresku. Piasecki. I to jest 3-3, choć sędzia pokazuje, że był spalony. Czy to będzie wyrównanie, czy jednak spalony? Mamy bramkę wyrównującą w 92 minucie spotkania. Sfarnas do Soresku. I Piasecki. Będzie prawdopodobnie dogrywka.
No i tak, doczekaliśmy się tej dogrywki. Walka niesamowita z Pogonią. W 92 minucie Fabian Piasecki wyrównuje 3-3. Kolejna dogrywka przed nami. Emocje sięgają naprawdę zenitu. A walka, no a jest o co walczyć, o półfinał Pucharu Polski. Oddał Turaków, Sfarnas, Plavsić. Znowu Sfarnas, Arsenic, Sfarnas wymieniają się piłką. Plavsić jest na lewym skrzydle, zobaczmy. Potrafi dośrodkować, ale jest Drahal w pole karne i tu jest Ivi Lopez. On strzela gola w setnej minucie tego spotkania, no po tak długiej przerwie. Po tak ciężkiej kontuzji Ivi Lopez. Czy to będzie gol na wagę awansu? Drahal Ivi Lopez. No i prowadzimy po pierwszej części dogrywki. 4-3 z Pogonią. Tego gola strzela Ivi Lopez. Asystował mu Drahal. Ostatnie 15 minut. Stypica od bramki. Skakał Ulvestad. Rakowita. Drahal, Koczergin, Piasecki. Jest Ivi Lopez. Zobaczmy, jak Sorescu podłącza się do tej, pod tą akcję. Sorescu nie trafia. No i kończy się to spotkanie. Wygrywamy po dogrywce z Pogonią Szczecin w ćwierćfinale Puchar Polski 4-3. Mega jestem zadowolony, mimo tego, że już prowadziliśmy 2-0, a potem Pogoń prowadziła 3-2. My wyrównujemy w doliczonym czasie gry spotkania, a potem Ivi Lopez, taki symbol tego spotkania, bo Ivi wraca po ciężkiej kontuzji, strzela gola na wagę awansu dla Rakowa. Jesteśmy w półfinale Pucharu Polski. No tak prezentują się wyniki wszystkich ćwierćfinałów Pucharu Polski. Widzimy, że Wisła Kraków po rzutach karnych pokonuje ŁKS Łódź. My wygrywamy po dogrywce z Pogonią 4-3. GKS Tychy wygrywa z Ruchem Chorzów 1-0, a Brookbet Termalika pokonuje Lechię 3-1. I co warte podkreślenia, jeśli chodzi o półfinale tego Pucharu Polski, jesteśmy jedynym klubem z Ekstraklasy. Będą nam tutaj towarzyszyć 3 kluby z pierwszej ligi. No a już jutro zagramy mecz w PKO Bank Polski Ekstraklasie. No będzie to naprawdę konkretne meczycho. Mamy mecz u siebie z Lechem Poznań. Lider z wiceliderem. No nic, tylko siadać i oglądać. Na 23. kolejkę PKO Bank Polski Ekstraklasy rozpoczną 2 piątkowe mecze. Górnik zagra z ostatnią Jagiellonią, a Krakowia z Wartą Poznań. No i znamy już wyniki tych spotkań. Górnik remisuje z Jagiellonią 1-1. No i widzimy, mimo tego, że Górnik zbliżył się do czołowych zespołów, ma tyle samo punktów co pierwszy Raków, drugi Lech, trzeci Piast i czwarta Pogoń, no to jednak ma to jedno spotkanie więcej rozegrane. Jagiellonia dopisuje sobie punkcik i to jest dopiero ich 12 punkt w 23 kolejce. No a Warta Poznań na wyjeździe pokonuje Krakowie 1-0, jedynego gola strzelił Zrelak. No i widzimy, że Warta Poznań jest na miejscu 13, a Krakowia na miejscu 10. No a teraz obejrzymy sobie losowanie par półfinałowych Pucharu Polski. No i zobaczymy, jaka będzie to pierwsza para. Widzimy, mamy już tylko 4 zespoły. Brookbet Termalika, GKS Tychy, Raków Częstochowa i Wisła Kraków. Jeden zespół z Ekstraklasy, 3 z pierwszej ligi. Jakie to będą pary? Brookbet Termalika trafia w półfinale na Wisłę Kraków. No i wszystko jest jasne. Druga para to GKS Tychy i Raków Częstochowa. Tutaj jeszcze potwierdzenie. Brookbet Termalika, Wisła Kraków i GKS Tychy, Raków Częstochowa. To są półfinały Pucharu Polski.
Na to kolejne spotkania 23. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Legia Warszawa zagra z Pogonią Szczecin. Naprawdę mega ciekawie zapowiadające się spotkanie. Zagłębie Lubin zagra z Koroną, Radom jak podejmie Stal Mielec, Śląsk Wrocław u siebie gości Widzew. No i kolejny, no ale to chyba jest mecz kolejki, Raków Częstochowa, Lech Poznań, lider z wiceliderem. No i widzimy, że jedno spotkanie już się zakończyło, trzy aktualnie trwają. Legia pokonuje u siebie Pogoń 2-1 i Legia na tę chwilę jest liderem PKO Bank Polski Ekstraklasy 44 punktami, no ale wiem, że Raków i Lech jeszcze mają swoje mecze przed sobą, tak samo Piast. No a Pogoń spada na miejsce piąte. No i tak prezentują się składy Rakowa Częstochowa i Lecha Poznań. U nas w bramce Kowacewicz, dalej Rakowitan, Arsenić, Sfarnas, Tudor, Bartosz Nowak, Koczergin, Jean Carlos, Cernac, Zwoliński, Jeboa. No a w Lechu Poznań John Van den Brom ustawił to tak. Filip Bednarek w bramce, dalej Pereira, Dagerstal, Salamon, Anderson, Karlström, Milić, Golizadech, Marchwiński, Welde i Isak. Wiadomo, my musimy uważać na Isaka, na Welde, na Marchwińskiego, naprawdę Golizadech. No jest tutaj na kogo uważać. Mega mecz ich przed nami. To jeszcze taka nasza formacja. Na lewym skrzydle dziś Jean Carlos. A widzimy Lech Poznań. No na szpicy Isak. To jest najgroźniejszy zawodnik. Raków drugi, Lech trzeci. No ale Legia ma już jeden mecz do przodu. No i ruszamy z tym mega, mega meczem. Od rzutu wolnego Lech Poznań, Joel do Karlströma, teraz Marchwiński, Isak, Salamon. Ależ teraz dobre podanie, nie, niedokładnie, przejmuje Raków, Sfarnas. Gramy u siebie, to też może być mały handicap, Jean Carlos do Jeboaha, ale Dagerstal tu wyskoczył do tej piłki. Już na środku boiska jest Milić, lewe skrzydło Welde. Ależ Isak tutaj się urwał. No i mówiliśmy o tym. Zbyt łatwo puszczamy tutaj Isaka. Rzut rożny dla Lecha. Anderson. Broń Kowacewicz. I oddał tu gospodarze. Nowak, Koczergin. Jean Carlos Koczergin, Cernac, Zwoliński, ależ się tutaj urwał. No i zobaczmy, sędzia odgwizduje rzut karny dla Rakowa. Czy będzie potrzebował pomocy VAR-u? No tak. Potwierdzony rzut karny. No i Bartosz Nowak podchodzi do tego rzutu karnego. Patrzmy, broni niestety Bednarek. Ale jeszcze mamy rzut rożny. No nie można się tutaj poddawać. Trzeba atakować. Jeboa. Rakowitan, Isak. Ale przejmiemy piłkę. I oddał tu Lech Poznań. Milić w pole karne na Golizadecha. Jest jeszcze Joel. Patrzmy, Joel. No i kończy się ta pierwsza połowa, przegrywamy z Lechem Poznań do przerwy 0-1. Bartosz Nowak w 18 minucie nie trafia rzutu karnego, go dla Lecha strzela Isak. Ten mecz jest naprawdę wyrównany, jeżeli chodzi o statystyki i to, co się dzieje po prostu na boisku. No mega, mega szkoda tego niewykorzystanego rzutu karnego, bo wydaje mi się, że 1-1 po pierwszej połowie byłby to bardziej sprawiedliwy wynik, no ale to nie o to chodzi. Co ja myślę, a jaki jest wynik na tablicy? 0-1 prowadzi Lech.
Rzut rożny dla Rakowa. Bartosz Nowak. Zaledwie wybija. Jest jeszcze Nowak. Do Koczergina. Ale było blisko tutaj. No niestety w meczu na szczycie przegrywamy z Lechem Poznań u siebie 0-1. Widzimy, że wszystko to, co miało się dziać, takiego najważniejszego, działo się w pierwszej połowie, no bo gola dla Lecha strzelił Isak. Bartosz Nowak niestety nie wykorzystał rzutu karnego, no i widzimy, że taki wynik został już do końca tego spotkania. No, widzimy też wyniki innych spotkań. Korona pokonuje na wyjeździe Zagłębie Lubin 2-0. I Korona aktualnie zajmuje miejsce 14. Radomiak wygrywa ze Stalą Mielec 3-1, 2 gole Roszy. Radomiak, widzimy, miejsce 9 po 23 kolejkach, 34 punkty. Stal Mielec spada na miejsce 15. W meczu Śląska, Wrocław i Widzewa Łódź nie oglądaliśmy bramek, tam był remis. No i zostało już tylko dwa spotkania niedzielne. No i w niedzielnych, ostatnich spotkaniach 23. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Ruch Chorzów przegrywał u siebie z Piastem Gliwice 2-4, 2 gole strzelił Tomasiewicz, no a ŁKS Łódź przegrywa z Puszczą 0-1. No i zobaczmy, jak teraz wygląda tabela po 23 kolejkach. Liderem jest Lech, ma 45 punktów, drugi jest Piast, również ma 45 punktów, na trzecim miejscu Legia, 44 punkty. No a potem trzy zespoły z dorobkiem 42 punktów. Pogoń, Raków, Górnik, Zabrze. Cały czas ścisk pomiędzy tymi sześcioma zespołami. No, szósty zespół traci do pierwszego tylko 3 punkty, więc to nie jest jakoś dużo. Dół tabeli, na miejscu 16 Ruch Chorzów, na miejscu 17 Puszcza i na miejscu 18 Jagiellonia Białystok. No jeszcze statystyki zawodników, jeśli chodzi o strzelców, to tutaj cały czas Erik Exposito na prowadzeniu z 14 bramkami, na miejscu drugim ex aequo Frank Castaneda i Ante Cernac po 12 trafień, na miejscu czwartym Kamil Wilczek z 10 bramkami. Jeśli chodzi o asysty, no to tutaj lideruje Paweł Wszołek z liczbą 10. Sześciokrotnie Ante Cernac i Erik Exposito byli wybierani graczami meczu. A jeśli chodzi o czerwone kartki, no to tutaj cały czas mamy 11 zawodników. Na następnym naszym spotkaniem będzie mecz wyjazdowy z 17 Puszczą w ramach 24 kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. No ale tę kolejkę zaczną piątkowe spotkania. Górnik Zabrze u siebie podejmie Lecha Poznań, aktualnego lidera naszej ligi, no a Pogoń zagra z Zagłębiem Lubin. No i w pierwszym spotkaniu jakiejś większej niespodzianki nie było. Górnik przegrywa z Lechem 1-4. Czerwoną kartkę dostaje Rafał Murawski, no ale hat-tricka strzela Christopher Welde i Lech Poznań umacnia się na pozycji lidera po 24 kolejkach, 48 punktów. Górnik jest na miejscu 6. No a Pogoń przegrywa z Zagłębiem Lubin, jedynego gola strzelił Dąbrowski i widzimy, że Zagłębie wskoczyło na miejsce 10, a Pogoń jest cały czas na miejscu 4. No a to już 3 kolejne spotkania 24 kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Piast Gliwice u siebie podejmie Radomiak, Puszcza gościć będzie Raków Częstochowa, a Jagiellonia zagra ze Śląskiem Wrocław. No i tak prezentują się składy Puszczy i Rakowa Częstochowa. Jeśli chodzi o nasz zespół, to w bramce Kowacewicz, dalej Rakowitan, Arsenic, Swarnas, Tudor, Leden, Lederman, Drachal, Plavsić, Zwoliński, Iwi Lopez, Jeboa. Puszcza, widzimy, w ostatnich 5 meczach tylko jedno zwycięstwo i to właśnie w ostatniej kolejce. A my też widzimy remis, porażka, 2 zwycięstwa, porażka. Tabela. Raków 5, Puszcza 17. Mamy szansę zbliżyć się do Lecha. No i startujemy z tym meczem. Rzut wolny dla Puszczy.
broń Kowacewicz. Jeszcze będzie rzut rożny dla gospodarzy. Walski ze stałego fragmentu gry. 23 minuta. Patrzmy. Jest Ivi Lopez. Kontra Rakowa. Plavsic. Chce się rozpędzić lewym skrzydłem, ale zatrzymany tutaj. Jest Drahal. Na prawe skrzydło do Tudora w ogóle jest niekryty. Zobaczmy Yeboah i to jest 1-0 dla Rakowa. John Yeboah. A przechodziła mi taka myśl przed spotkaniem, żeby go wymienić. I dobrze, że go zostawiłem w tym zespole. No Drahal, w ogóle to jest fenomenalne podanie do Tudora na dobieg. Yeboah. Oddał tu gospodarze. Brawo Arsenicz. Zwoliński do Iwiego Lopeza. Iwi Lopez się rozpędza. Jest Sfarnas do Iwiego Lopeza. Zobaczmy. Jeszcze Arsenicz. Sfarnas. Plavsic. Sfarnas. Yeboah do Plavsicia w pole karne i to jest 2-0. Ależ, a sędzia tutaj widzimy jakieś wątpliwości. Ale nie, gol uznany. 25 minuta spotkania, widzimy Plavsic, Sfarnas, Yeboah i jeszcze raz Plavsic. Oddał tu puszcza, Bartosz, Koj, Kowacewicz. Wybija daleko. Na Yeboaha, jest Fran Tudor. Fran Tudor cały czas prawym skrzydłem do środkowania. Jeszcze Drahal. Sfarnas, Drahal. On potrafi uderzyć, właśnie to robi Dawid Drahal. Fenomenalne uderzenie zza pola karnego. 3-0. Tak właśnie sobie myślałem wcześniej, że raz spróbował to i spróbuje drugi raz. To wsiada. To po prostu siada. Rzut wolny dla Rakowa i Ivi Lopez. No i kończy się ta pierwsza połowa. Prowadzimy z puszczą. 3-0. Gol Yeboaha, Plavsicia i Drahala. Taki fenomenalny strzał zza pola karnego. Wszystko wygląda bardzo dobrze. 8-3 w rzutach rożnych. 6-3 w celnych strzałach. Posiadanie piłki 67%. Czy uda się w końcu zachować czyste konto? Bardzo bym chciał. Rzut rożny dla gospodarzy. Walski. Nabiegał Koj, no i strzela gola w 50 minucie. Zych od bramki. Skakał Serafin, Siemaszko. Kracjum. Do Walskiego. Jakuba. Podanie do przodu, na dobieg, do Tomalskiego. No i widzimy, jak sobie rozklepali tę akcję zawodnicy Puszczy. 53 minuta i już 2-3. Oddał tu Puszcza. Bartosz. Przemienia tę piłkę, jest Yeboah. Yeboah, ależ podciąga tę akcję. Yeboah. Schodzi na prawe skrzydło. Przed pole karne próbował Dobergren, ale niedokładnie i ruszamy w drugą stronę. Siemaszko. Puszcza z kontrą. Podanie do Cholewiaka. Na szczęście nie trafia. Rzut rożny dla Rakowa, Plavsic. Cholewiak wybija. Jeszcze Plavsic. Rundić.
do Sfarnasa. Arsenić do Ledermana. Jest Berggren. Na razie powoli rozgrywam tę akcję. Soresku, zobaczmy. I sędzia odgwizduje rzut karny dla Rakowa. No ale idzie sprawdzić to na monitorze, bo nie jest pewny swojej decyzji. Rzut karny dla Rakowa i Villopes staje przy piłce. 79. minuta. I Villopes! 4-2 dla Rakowa. Wyczuł Zych ten strzał, no ale nie obronił go. Od autu puszcza Bartosz do Cholewiaka, dośrodkowanie Majchrzak. Ale sędzia pokazuje, że był tutaj spalony VAR za chwilę. Mi się wydaje, że właśnie był spalony. Nie będzie trzeciej bramki dla Puszczy. Zobaczmy. Nie ma gola. Zdecydowany spalony. No i wygrywamy na wyjeździe z Puszczą 4-2. Wypisujemy sobie 3 punkty do swojego konta. Gole strzelali Jebo Aplavsić, Drachal i Ivi Lopez z rzutu karnego. Jeśli chodzi o Puszczę, to bramki strzelili Koi i Majchrzak. No a tu mamy jeszcze wynik spotkania Jagiellonia-Śląski. Widzimy, że u siebie Jagiellonia remisuje ze Śląskiem 1-1. Jest to 13 punkt zespołu z Białegostoku. Śląsk jest na miejscu 7, a my dzięki temu zwycięstwu z Puszczą jesteśmy na miejscu 3 i mamy 3 punkty straty do liderującego Lecha i Piasta Gliwice, który jest na miejscu 2. No a tu 4 kolejne spotkania 24. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Korona Kielce zagra z Krakowią, Stal Mielec podejmie Ruch Chorzów, Warta Poznań zagra z ŁKS-em Łódź, a Widzew Łódź z Legią. No i tak prezentują się wyniki tych spotkań. Korona remisuje z Krakowią 0-0. Stal Mielec gromi Ruch Chorzów 5-0. Hat-tricka strzela Matras i widzimy, że Stal Mielec no ucieka tej dolnej grupce, bo ma już 7 punktów przewagi nad 16 Ruchem Chorzów. ŁKS pokonuje na wyjeździe Wartę Poznań 1-0. Jedynego gola strzelił Flis i ŁKS wskakuje na miejsce 7. A w ostatnim meczu dzisiejszego dnia Widzew remisuje z Legią 2-2. Widzimy, że 2 gole strzelił dla gospodarzy Jordi Sanchez i 2 razy gospodarze wychodzili na prowadzenie. No ale Ernest Mucci w 87 minucie wyrównuje stan rywalizacji i tak kończy się to spotkanie. Tabela po 24 kolejkach wygląda następująco. Lech Poznań przed Piastem Gliwice. Obie ekipy mają po 48 punktów. Potem Raków i Legia po 45 punktów. Górnik i Pogoń po 42. No a 7 ŁKS ma 41. Więc naprawdę widzimy, że cały czas ścisk w tabeli. No a tutaj na dole widzimy Korona Kielce i Stal Mielec, to jest kolejno 14 i 15 miejsce, mają 7 punktów przewagi nad strefą spadkową. 16 jest Ruch, 17 Puszcza, a 18 Jagiellonia. Statystyki zawodników, 14 bramek ma cały czas lider tej klasyfikacji Eric Exposito, po 12 Frank Castaneda i Ante Cernac, a 11 Kamil Wilczek. Lider asyst to Paweł Wszołek, ma 10, na drugim miejscu Fran Tudor z 9. Ante Cernac i Eric Exposito już 6 razy byli wybierani graczami meczu. No a jeśli chodzi o czerwone kartki, to mamy już 12 zawodników, którzy otrzymali takie upomnienie. No i widzimy, że w kolejnym odcinku zaczniemy meczem ŁKS Łódź Raków Częstochowa, potem 2 mecze towarzyskie
reprezentacji Polski ze Szkocją i Nową Kaledonią. Dlaczego Nowa Kaledonia? To powiem Wam w następnym odcinku. A jeśli podoba Wam się to, jak prowadzimy Raków i reprezentację Polski, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, zostawcie również subskrypcję i dzwoneczek, żeby wiedzieć o każdym nowym filmie i o każdej nowej serii. Możecie również wspierać mój kanał. Link do Patronite znajduje się w opisie tego filmu, a my słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.